Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, w którym to omówimy sobie cztery formy trybu rozkazującego w języku niemieckim. Cztery. No to do dzieła. Pewnie kojarzycie to ze szkoły, może z kursów, gdzie mówiono Wam, że istnieją trzy formy trybu rozkazującego. Trzy. Ja się ośmielam twierdzić, że cztery. Na podstawie pewnych doświadczeń, na podstawie też obcowania z językiem niemieckim prawdziwym. I widzę cztery formy. I o tych czterech formach chcę Wam właśnie teraz powiedzieć, dokładnie analizując krok po kroku, co jest jak, gdzie, jak to się robi. Gdybyście chcieli dotrzeć do fragmentu, do dowolnego fragmentu tego filmu, to zarówno w komentarzu, w pierwszym komentarzu ode mnie pod filmem, jak i w opisie filmu macie minutnik, jak ja to nazywam, czyli macie rozpisane co, gdzie, kiedy, mówię w jakim temacie, jaka to jest minuta, żebyście mogli mieć dostęp do tej minuty dowolnie, nie musieć obejrzeć, oglądać całego filmu, jeżeli macie na to ochoty. Natomiast gdybyście mieli, no to tym bardziej zapraszam. Przypominam też, że co 5 minut jest reklama. Możecie to przeskoczyć, na początku filmu nie ma reklam. Możecie ją przeskoczyć po 5 sekundach. Natomiast jeżeli macie, wiedząc, że co 5 minut jest przerwa reklamowa, możecie sobie tą reklamę, ten czas reklamę wykorzystać na pójście do łazienki, zrobienie sobie herbaty, kawy, umycie jabłka, cokolwiek. Nie? Jeżeli macie ochotę i obejrzeć całą reklamę, to zapraszam serdecznie. Dobra, przechodzimy do meritum. Zaczynamy. Pierwsza forma trybu rozkazującego to jest ta forma, w której w większości podręcznikach nie znajdziecie na kursach. Raczej się o tym nie mówi. Jest to bardzo potoczne, natomiast na tyle często używane w języku niemieckim, tak na co dzień, że stwierdziłem, że trzeba o tym powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli macie czasownik jakikolwiek, essen, jeść, nie? I na przykład jest sytuacja, że dzieciaki przy śniadaniu zamiast zjeść ładnie, no to gadają, rozmawiają, nie jedzą przez to. Czas się wydłuża, tu trzeba do szkoły. Rodzic może powiedzieć essen bitte. Po prostu. Czyli forma pierwsza polega na tym, że wykorzystujecie bezokolicznik. W tej formie czystej. Essen. Essen bitte. Proszę jeść. W momencie, gdy ktoś rozmawia, nie wiem, sytuacja w klasie, nauczyciel, uczniowie rozmawiają między sobą i to się uczniom podoba, ale nauczycielowi się nie podoba. To jak reaguje nauczyciel? Bitte nicht reden. Bitte nicht reden. Proszę nie gadać, proszę nie rozmawiać. W tej formie nie ma osoby, nie jest to skierowane, nie ma tutaj powiedziane, do kogo skierowane jest to. Jakby w gramatyce nie jest to ujęte. Tylko proszę tego nie robić. I ten rozkaz może dotyczyć, słuchajcie, jednej osoby, dwóch, pięciu, dziesięciu. Nie ma znaczenia, nie? Inna sytuacja. Ktoś chce wstać. Nie wiem, jedna osoba, dwie, trzy, pięć. A my nie chcemy, żeby przechodzili na przykład, nie wiem, scena... Nie wiem, jaka sytuacja gdzieś w domu, nie wiem, myślę na głos, w domu kultury jakiś teatr i nie chcemy, żeby dzieciaki chodziły i robiły hałasu. No to mówimy do niej, bitte sitzen bleiben, proszę pozostać siedzieć. Nie? Obojętnie, czy ja to mówię do jednej osoby, czy do dwóch, czy do pięciu, bitte sitzen bleiben. To już jest rozkaz. Tak jak mówię, podkreślam, to jest wersja taka gramatyczna, bardzo potoczna, umowna. Raczej tego w książkach nie znajdziecie. Natomiast to wystarczy. Tak naprawdę na dobrą sprawę temat trybu rozkazującego można byłoby to skończyć, jeżeli ktoś chce posługiwać się niemieckim, wiecie, tak komunikatywnie, nie chce wchodzić, nie ma zamiaru wchodzić w takie niuanse gramatyczne, w te różnice i tak dalej, to ta forma bezokolicznikowa, którą teraz przedstawiam, mogłaby wystarczyć. Inna sytuacja, w której jest, nie wiem, muzeum, albo są przedmioty, które dzieci nie powinny dotykać, a one chcą je dotykać. No to my jako rodzice, jako opiekunowie mówimy bitte nicht anfassen, die Elemente, die Spielwaren,
bitte das nicht fassen, bitte das nicht anfassen. I to wystarczy. Ok? To jest pierwsza forma rozkazu bezokolicznikowa, jakikolwiek czasownik byście nie wzięli. Ok? Przechodzimy do drugiej. I tutaj zaczynamy, słuchajcie, temat gramatyki już ujętej w książkach, w podręcznikach, na kursach. Wiem, że na kursach zwykle zaczyna się tryby rozkazujące od formy du. Natomiast ja zacznę inaczej. Ja zacznę od tej formy najłatwiejszej do stworzenia, tak? Mamy czasownik essen i chcemy się do osoby dorosłej, z którą jesteśmy na per pan, powiedzieć, żeby on to zjadł, niech pan to je. Nie? I teraz jak to się tworzy? Musicie sięgnąć do odmiany czasownika w trybie, w formie grzecznościowej, czyli pan je, to jest sie essen. Pan je, tak jakbyśmy mówili do faceta. Proszę pana, sie essen das, pan to je. Odmiana gramatyczna, nie? To jeszcze nie jest rozkaz. To jeszcze nie jest rozkaz. Słuchajcie, żeby stworzyć rozkaz do osoby dorosłej, znaczy inaczej, do osoby, z którą jesteśmy na per pan, bo my też możemy być dorosłą osobą i nadal mówimy do tej kobiety czy czy do tego mężczyzny per pan, per pani, nie? To jest jasne. I teraz sie essen das, to jest ten punkt wyjściowy, forma odmiany tego czasownika. Pan to je, nie? Tak macie w odmianie czasowników. Wystarczy dać czasownik na pierwsze miejsce. Essen sie das. Dać wykrzyknik i już macie tryb rozkazujący dla formy grzecznościowej. Essen sie das. Niech pan to je. Niech pan to zje. Czujecie to? Pan czeka. Pani czeka. Weźmy sobie kobietę. Sie warten. Sie warten. I teraz chcemy rozkaz stworzyć. Nie? Niech pani poczeka. Niech pani poczeka. Co stworzymy? Widzicie kolejność tych literek? Warten Sie. I tutaj dorzucimy słowo bitte. Warten Sie bitte. Bitte jest tutaj, to się nazywa w tym momencie partykuła modalna. To jest słowo, które samo w sobie, no ma tam znaczenie proszę, tak? Okej. Ale tak naprawdę nie tłumaczymy tego w tym zdaniu. Jest to podkreślenie pytania, jest to podkreślenie prośby. Prośby. Warten Sie bitte. Niech pani poczeka. Nie? Ktoś chce wstać, a my, na przykład jak dwóch mężczyzn, nie? A my chcemy, żeby oni pozostali. To mówimy do nich, pamiętacie, że panowie pozostają siedzieć, sie bleiben sitzen. Znacie ten czasownik sitzen bleiben? Jest czasownik sitzen bleiben i teraz mamy z niego zdanie zbudowane. Sie bleiben sitzen. Panowie pozostają siedzieć, czyli siedząco. To jest forma dwóch czasowników. Nie chcę w to wchodzić. Kto zna temat, to zna. Nie chcę, nie chcę to wyjaśnić, nawet gdy nie jest jasne teraz. Ale takie czasowniki istnieją. I żeby stworzyć rozkaz, niech panowie pozostają siedzieć, będzie to brzmiało bleiben sie sitzen. Bleiben sie sitzen. Dajcie czasownik na pierwsze miejsce. Mhm. Jakaś osoba, znowu, kwestia, jakiś kontekst, muzeum, jakieś rzeczy, które nie chcemy, żeby ktoś dotykał, bo są wartościowe, bo są cenne, bo nie życzymy sobie tego. I ta osoba chce to dotknąć, zobaczyć, jak to jest miękkie, nie wiem, aparat fotograficzny, wiecie, wasz, który kupiliście za 10 tysięcy, gitara za 20 tysięcy, samochód za 10 tysięcy. Dobre, śmieszne. Albo i nie. W każdym razie pan to dotyka. Na razie zdanie oznajmujące, tak? Sie fassen das an. Sie fassen das an. Jak stworzyć rozkaz? Fassen Sie das bitte an. Kolejny przykład. Niech pan mnie zostawi w spokoju. To jest zdanie po polsku. Niech pan mnie zostawi w spokoju. To jest rozkaz, polecenie. Natomiast, żeby stworzyć rozkaz, musicie wiedzieć, jak to zdanie powiedzieć w czasie teraźniejszym, jako zdanie oznajmujące zdanie. Czyli pan zostawia mnie w spokoju. Tak jakbyśmy stwierdzali fakt. Sie lassen mich in Ruhe. Tak? Sie lassen mich in Ruhe. Jak stworzyć rozkaz? Lassen Sie mich in Ruhe.
proste. To jest tryb rozkazujący, który właśnie często zawsze jest podawany jako ostatni. Zawsze najpierw jest dół, potem jest wy, a potem jest pan i pani. Ja robię to odwrotnie. Dlatego chcę wam to tak... Nie po to, że tak wymyśliłem, bo tak mi się podoba. Stwierdziłem, widzę, że to łatwiej zrozumieć. Na początku formy łatwe. Formy, przy których nie musicie dużo robić. Bitte das lassen. Bitte nicht anfassen, nie? Bezokolicznikowo. Teraz fassen Sie das nicht an. Proszę tego nie dotykać. Lassen Sie das. Niech pan to zostawi. Essen Sie das. Niech pan to je. Gehen Sie nach Hause. Niech pan idzie do domu, nie? Fahren Sie zur Arbeit. Niech pan jedzie do pracy. Dajcie czasownik na pierwsze miejsce. I wystarczy ze zdania oznajmującego i już jest rozkaz. Trzecia forma trybu rozkazującego, słuchajcie, to jest forma, gdy mówicie do osób wy, nie? Czyli zostawcie to, jedźcie, jedzcie, w sensie obiad, jedźcie do domu, idźcie do szkoły i tak dalej. Tryb rozkazujący, w którym mówimy do osób dwóch lub więcej, z którymi jesteśmy na per ty, nie? Dzieci, możemy tak mówić do dzieci, możemy mówić do swoich kolegów, do swoich przyjaciół. Jak to stworzyć? Ja to widzę tak. Skoro rozkaz od pana jest fahren Sie, tak, to robicie dwie operacje. Od fahren Sie nach Hause, niech pan jedzie do domu, tak? Z tej wersji, od tego zaczniemy, jakby budowanie. Ja wiem, że to jest inaczej niż w szkołach. Ale w szkołach wszyscy zawsze poznacie te same zasady. Jakby ta zasada tworzenia, nawet nie chcę o tym mówić, bo wszyscy o tym mówią na każdej lekcji języka niemieckiego. Zróbmy to inaczej. Skoro fahren Sie nach Hause, robicie dwie operacje. Usuwacie Sie i zamiast N dajecie końcówkę ty. Fahrt nach Hause. Jedźcie do domu. Skoro jest lassen Sie das, niech pan to zostawi, to tryb rozkazujący dla was, zostawcie to, las das. Skoro jest, niech pan idzie do domu, gehen Sie nach Hause, to jedźcie do domu, geht, idźcie, geht nach Hause, albo jedźcie, fahrt nach Hause. Jedźcie to. Bo nie jecie tego. Ja nie powiem to. No właśnie. Ihr esst das nicht. Wy tego nie jecie. I tak naprawdę wychodzi. Uwaga, w tym miejscu tak właśnie się tłumaczy w szkołach. To nie jest złe, ale skoro ta metoda działa już, funkcjonuje kilkadziesiąt lat w podręcznikach i wiem, że z tym rozkazującym trybem jest problem, to może to inaczej powiedzieć. Bo jak się w szkołach tłumaczy? Skoro macie odmianę ihr esst, wyjecie, to co się robi? Wyrzuca się ihr, jest est. I to już jest rozkaz. Tak się mówi w szkołach, nie? Że odmiany, bo tak się gramatycznie z tego to też pochodzi, to jest jasne. Wy to jecie, ihr esst das, jedźcie to, est das. Wyrzucacie zaimek, tylko to, nie? Wy jedziecie do domu, ihr fahrt nach Hause. I jak się tłumaczy w podręcznikach normalnie w szkole, że co trzeba usunąć? I ja. Fahrt nach Hause. Jedźcie do domu. Chodźcie do nas. Skoro wy przychodzicie do nas z ihr kommt, to usuwamy i ja. Jest kommt. Przychodzicie. Chcę, żeby była jasność. W tym punkcie muszę to wyjaśnić, że moja metoda mówi taka. Tak. Że bierzecie rozkaz od pana, kommen Sie, i robicie dwie operacje. Usuwacie Sie i z kommen robicie kommt. Natomiast szkoła mówi, i tak jest w każdym podręczniku, bo to jest prawda, że pochodzi od ihr kommt. Jest ihr kommt, wy przychodzicie, a przyjdźcie to jest kommt, usuwa się ihr. I teraz od was zależy, która metoda zadziała. Ok? Jeżeli mówicie, na przykład mamy czasownik sprechen, nie? I teraz jest, niech pan mówi po niemiecku, rozkaz do faceta, jesteśmy z nim na per pan. Niech pan mówi po niemiecku, czyli sprechen Sie Deutsch, sprechen Sie Deutsch.
Natomiast mówcie, rozmawiajcie po niemiecku, to jest jaka forma będzie? Sprecht Deutsch. Dlaczego? No bo wy rozmawiacie, to jest ihr sprecht Deutsch. I wystarczy odciąć ja. I macie rozkaz, nie? Myślę, że to jest jakby zasada... Tak, nie myślę. To jest zasada, która tyczy wszystkich czasowników, nie? Także formę trzecią mamy załatwioną i ostatnia, najtrudniejsza, bo trzeba przy niej najwięcej narobić, to jest forma du, czyli rozkaz do jednej osoby. Typu chodź, zostaw to, jedz, idź do domu i tak dalej. Od tej formy zwykle w podręcznikach zaczyna się naukę. Tryb rozkazującego, moim zdaniem to jest najtrudniejsza forma, nie? Bo trzeba przy niej bardzo dużo zrobić. I teraz te dwie szkoły chcę, żebyście poznali. Czyli kontynuujemy tą moją metodę. Pamiętacie, że na przykład przyjdźcie, to jest kommt. Kommt nach Hause, przyjdźcie do domu, przyjdźcie, wy. Co trzeba zrobić, żeby powiedzieć przyjdź? Usuwacie ty. Koniec, wszystko. Komm nach Hause, chodź do domu. Jeżeli macie czasownik lassen, zostawić, to niech pan to zostawi, to jest lassen Sie das. Zostawcie to, to jest last das. I zostaw to, to jest las das. Usuwa się ty, literkę ty na końcu. Nie? To jest moja metoda, czyli jakby idąc od tego, od trybu grzecznościowego przez wy do formy ty. Podręcznik, każdy podręcznik do nauki języka niemieckiego mówi tak, że forma, rozkaz do jednej osoby, chodź, zostaw to i tak dalej, buduje się w ten sposób, że musicie stworzyć zdanie najpierw, które mówi, w którym odmieniacie zaimek ty, du. Na przykład ty przychodzisz, du kommst. Tak mówi podręcznik. I co trzeba zrobić, żeby stworzyć rozkaz? Usuwacie du, usuwacie sy ty. I zostaje komm. Komm nach Hause, chodź do domu. Macie czasownik gehen, iść. Niech pan idzie do domu. Gehen Sie nach Hause. Idźcie do domu. Geht nach Hause. Idź do domu. Geh nach Hause. Ja to widzę w tym kluczu, nie? Odsuwam, jakby coraz bardziej wnikam w tę konstrukcję i ją tam ingeruję w nią, ingeruję zmieniając, nie? Natomiast podręcznik mówi, ty idziesz, du gehst i stwórz rozkaz w ten sposób, że usuwasz du i usuwasz st. Geh nach Hause, idź do domu. I tu muszę coś powiedzieć bardzo, bardzo ważnego. Słuchajcie, macie w opisie i w komentarzu macie linki do trzech lekcji, gdzie opisuję wszystkie czasowniki z przegłosami. Co to są za czasowniki? Ja tutaj parę przykładów podam, ale można ogólnie podzielić na trzy grupy. I czasownik z przegłosem to jest na przykład czasownik fahren. Dlaczego? Ponieważ jest odmiana polega na tym, że jest ich fahre, ja jadę, ale du fährst. Tak? Ty jedziesz. Co się stało? Dodajemy aumlaut, czyli kropeczkę dodajemy, tworząc aumlaut. Albo er, sie, es, fährt. On, ona, ono, jedzie. To jest czasownik z przegłosem. I wszystkie czasowniki z przegłosem, jest ich około 50. W tych lekcjach macie dostęp, to możecie sobie zajrzeć. Będzie dostęp tylko przez tydzień. Ogólnie dostęp do mojej, do Quizletu jest 20 zł miesięcznie. Jeżeli ktoś z was chciałby do Quizleta przystąpić, do tych lekcji online, to zapraszam serdecznie. W każdym razie, czasowniki z przegłosem, gdy mają umlaut i jest rozkaz, na przykład du fährst, to jest ty jedziesz i chcemy stworzyć jedź, to odcinamy du, odcinamy sy ty i znika umlaut, zostaje samo a. Fahr nach Hause, jedź do domu, rozumiecie? Inny czasownik przegłosowy, bo mamy przegłosy z umlautem, pierwsza grupa. Mamy przegłosy również, gdzie się e w czasowniku samogłoska e zamienia się na i. Przykład, sprechen. Ich spreche, ale du sprichst. Ty rozmawiasz, ty mówisz, tak? Zgadza się? Du sprichst. I słuchajcie, gdy jest przegłos e na i, tak jak przy sprechen, to robicie co?
bierzecie duszplicht, odcinacie du, odcinacie st i macie sprich. I to jest rozkaz. Nie? Czyli bierzecie formę już z przegłosem, tą przegłosową. Nie sprech, od czasownika sprechen, tylko sprich, już po przemianie. I to jest tryb rozkazujący. Czasownikami właśnie z tą przemianą e na i jest geben na przykład, kolejny, geben, to jest dawać, ale ty dajesz, to jest du gibst. I żeby stworzyć daj, musicie odciąć du i musicie odciąć st. Zostaje gib. Gib mir, daj mi. Helfen też jest w tej grupie. Ich helfe, ja pomagam, ale du hilfst, ty pomagasz. Co robimy w rozkazie? Odcinamy du, odcinamy se ty. Hilf, to jest rozkaz. Wielu się dziwi, widząc formę hilf, widząc formę gib, widząc formę sprich, mówią, ale o co chodzi? Dlaczego? Przecież mamy sprechen, przecież mamy geben, przecież mamy helfen. Tak, ale jest przegłos i musimy to zachować. W tej formie du, dlatego ta forma du jest najtrudniejsza, ponieważ najwięcej robimy, odcinamy zaimek, odcinamy końcówkę, syty i jeszcze musimy przegłos znać, że jest czasownik przegłosowy, nie? Tyle z mojej strony. Jeżeli byście chcieli ćwiczenia online, to zapraszam do Quizleta. Dostęp miesięczny to jest 20 zł i tam nie jest tylko tryb rozkazujący. Na dole macie taki link, ja to nazwałem mapa gramatyki języka niemieckiego, czyli takie repetytorium online z linkami. W momencie, gdy będziecie mieć dostęp, gdy tą opłatę uiścicie, to będziecie mieć dostęp do tych wszystkich, podkreślam, wszystkich lekcji, które są w tej mapie gramatyki języka niemieckiego. Myślę, że oferta dosyć ciekawa. I dla chętnych też, to muszę dać znać odzew, ale tylko tych, którzy, że tak powiem, opłacają, no to będę wysyłał też takie lekcje online. Przepraszam, będę wysyłał lekcje w PDF-ie w formie podsumowania tego tematu. Z mojej strony wszystko. Dziękuję za uwagę.